Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Forager, czy Forager, jak zwał tak zwał. I widzimy się na w sumie panelu osiągnięć, gdyż chciałbym na wstępie pokazać, co udało mi się osiągnąć. Pierwsza rzecz, Daredevil. Możemy wyglądać jak taki typowy, przynajmniej nie typowy, tylko podstawowa postać z gry Cuphead. O tej samej nazwie, Cuphead. Co też, jeśli się nie mylę, na polskiej wersji przetłumaczony jest jako Filuś albo Kubuś. Zresztą nie, to jest Filuś. Tak, Kubuś to był Magman, czyli ten drugi. Ale mniejsza z tym. Może kiedyś wam swoją drogą pokażę, jaka to jest okropna gra. Pod kątem trudności, żeby nie było, bo gra nawet. I jeszcze jest drugie osiągnięcie, które zdobyłem. I jego, nie ukrywam, nie jestem w stanie zlokalizować jakoś teraz. Ale ogólnie było, no... chyba tutaj, proszę. 10 lądów, 5000 monet. Nie mogę po prostu znaleźć tego, co się za to dostaje. Więc niestety nie pomogę. A, nie, jest Porsche, tutaj, Monop. Wszystko mogę pokazać na ten moment, ale zanim coś, to jak widzicie, mam dużo pieniędzy, świat zarósł. Wypłaciłem z banków. Dalej nie wiem, skąd taka wielka różnica prędkości tego względem tego. Okej, dobra, cicho tam, gościu. No i właśnie na całkowitym wstępie chciałbym zacząć od tego, że właśnie dzisiejszy cel to będzie mocna rozbudowa. Po prostu pod względem wyspowym. Musimy odkryć po prostu nowy biom. Musimy znaleźć głębie pozostałych. Może jakieś sekrety. Ale zanim to pierwsza sprawa. Kończymy bundle, ten skalny, bo mamy tutaj zwójki lofa. O, kwadratowy ludzik. W nagrodę dostaniemy... aha, potrzebuję klucza. No jakieś coś, co prawdopodobnie da nam kolejny przedmiot ułatwiający nam życie. Tylko najpierw oczywiście kluczyk. Mam złoto? Nie, nie mam, jedna sztabka. Szybko się ogarnię. I druga sprawa jeszcze, póki o tym pamiętam teraz. Udało się uzbierać mnie wszystko na to, teraz tylko robimy 15 szlacheckich płótn. Akurat na 15 mam, wszystko szykowałem. Donosze były długo, więc... jak... jeszcze w sumie póki jest tak ogarnięte mniej więcej przeze mnie wszystko, zanim zacząłem wykupywać lądy i zajmować się czymś innym. Chciałbym w końcu zainwestować w farmowanie, bo z pewnych źródeł wiem, że na pewno mi się przyda. I druga rzecz, nie chciałem tego robić jeszcze, ale jest achievement za wygranie jackpota na tej maszynie, co... czego chcę, czy nie muszę to zrobić. Dobra, w takim wypadku najpierw zobaczmy, co jest potrzebne do tych wszystkich rzeczy. Młyn, dobra. A postawię tutaj, pewnie będę potem żałował. A, i zapomniałem jeszcze wspomnieć, tak, sporą część wody już zastawiłem po prostu tymi platformami, byleby to było. No więc tak, bez zbędnych gadań, zobaczymy, co jest tutaj do ogarnięcia. Okej, widzę już pierwszą rzecz, nasiona wszystkiego. Co? Aha, skupy, kwiatka i galarety można zrobić, jak to się nazywa? Jedzenie dla zwierząt? Nie wiem po co. A tutaj sadzonki drzew się robi z cytryn. A, dobra. Jeśli się nie mylę, to chyba dla tego druida to było potrzebne. Nie wiem. A tak z 8 zrobię na razie. Jeśli się nie mylę, tutaj się kilka dobrze pamiętałem po prostu z tych jeszcze elementów, które sprawdzałem. Może bym nie pamiętał, że tak się zdobywa. Pamiętam po prostu, że jak już się zdobywa, to po kilka. Z dawnych czasów, jak po prostu śledziłem bardziej informacje nawet niż grę. I tam było mówione, że jak zdobywasz sadzonki, tam jest kilka, nie pamiętam ile konkretnie tam było w mnie. Teraz się okazuje, że 4. Więc mam już zadanie dla druida wykonane. I co jeszcze właśnie? A, przy okazji jeszcze tą maszynę do hazardu przydałoby się zbudować. O! Okej, mogę ją postawić, co? A niech będzie tutaj. No niestety krowoświnia utknęła tutaj, więc tak. Aha, czyli tak się gra. O, już wygrałem. Topazy. Dobra. W takim wypadku więcej już z tego nie będę korzystał, nieważne co i jak, po prostu nie chcę tego, rozbijamy. I tada, surowce powróciły. Powiem szczerze, naprawdę nie spodziewam się, że tak szybko wygram na tym, po prostu spawiąc w przycisk. Ale dobra, skoro tak jest, to właśnie już bez żadnych problemów mogę pogadać z druidem.
dać mu drzewa, gdzie się naprawdę mocno zarosło. I w takich momentach po prostu super się czuję z tym, że mam tą różdżkę błyskawic, bez niej nie wiem, jakbym to wszystko miał sprzątać. Więc tak, posprzątałem co miałem tak naprawdę. Ej druid, o, dziękuję ci bardzo. No teraz po prostu uratowałeś cały las przed gościami z kilofami. I duża skrzynia. A w środku Spirit Orb? Aha. I przekazuję coś jeszcze. O, witaj kumplu, witam przyjacielu. Mam ostatnią zadanie dla ciebie. No, jest to związane ze znajdowaniem bardzo rzadkiego jaja dinozaura. Jeśli mogę zdobyć jedno z tych jajek, będę w stanie wychować i ochronić tę kreaturę. Okej. Naprawdę ma dziwne zlecenia, powiem szczerze. Skąd ja mam jaju dinozaura znaleźć? Znaczy sama gra sugeruje, że to jest rzadkie, więc pewnie wcześniej czy później jakieś jedno na całą grę będzie czy coś. No i właśnie jak jeszcze przy tym jesteśmy, ogarnąłem parę rzeczy, to głównie w kwestii farmy, jeśli nie mylę. Proszę, po pierwsze mam butelki mleka, po drugie jajka. Jajek nie widziałem ze sobą, oczywiście. Brawo ja. Ja normalnie jak zwykle przygotowany. Mam płótno, tak szlachetkie płótno mam. Teraz jajka, ile mam? 55, dobra, to 5 zostawiam. I mogę już to odnosić. Dobra, głupi jestem, znowu klucze nie przygotowałem. W sumie go zużyłem. Dobra. Ponownie teraz dwie sztabki. Proszę gro. Ja muszę otworzyć tą skrzynkę. Po prostu czuję, że jeśli nie otworzę teraz, to potem o niej zapomnę czy coś. Albo się nastakuje ich kilka i przez to dajmy to przepadnie. Dobra, mam klucz. Tak, świat pozarastał w ten sposób, że już nie ma jak chodzić normalnie. Więc teraz idziemy, otwieramy i... Kolejny Spirit Orb? Okej, chyba jednak łatwo jest zbierać. Na swoją drogą potrzeba jeszcze tutaj trochę dyń. Chyba 9, tak, nawet jest dobrze pokazane 9. No i te jajka. Powiem szczerze, nawet bym sprawdził gdzieś na wiki czy coś, jak zdobyć złote jajo, ale... Nie, nie będę sobie psuł zabawy. Ja nie jestem z tych, co spoilują cokolwiek. A właśnie, przy okazji jeszcze... Jeśli kogoś zastanawia, czemu tutaj pozwoliłem zarosnąć. Poza tym, że zarosło wszystko przez moje ogarnianie. Głównie dlatego, że uwaga, uwaga, jak zniszczymy grób, to prawdopodobnie... Lada moment... A właśnie... Nagroda za zniszczenie 100 grobów. Więc po prostu chciałem przynajmniej to, co wiem, że mogę zostawić na odcinek. Bo jestem pewien, że teraz to zrobię. To po prostu zostawić na odcinek. Dobra. I swoją drogą, jak już przy tym jesteśmy, mam te 9000. Pora powykupować trochę wysp. Więc tak, zacznijmy może od dołu, bo tu jest jakiś nowy kraj. O! Wygląda na jakiś taki, delikatnie to nazywając, wulkaniczny. Dobra, zobaczmy czy są jeszcze jakieś tanie. O, tutaj znowu tanio. Sterty kości. I dobra, czy jeszcze gdzieś jakieś są tanie kraje, bo jednak chciałbym zaczynać od tych najtańszych. Okej. Prawdopodobnie jestem w stanie wykupić większość już z tej dziedziny, ale... No tu mamy już dużo. Teraz bym chciał się skupić jednak, bądź co, bądź... tych zimowych, bądź jakieś jeszcze. Dobra, mogę tutaj jeden kupić, a czy jakieś jeszcze ognisty? Nie, ognisty są za drogie. Zimowe, chyba tutaj, jeśli już coś jest, ale dobra. Bo jak będziesz na zimę, tak trochę zaniedbam i... tutaj. Ej, dobra. Mam jakieś nowych ludzi, jakieś nowe miejsca. W ogóle wow. Pierwsza rzecz, widzę, że muszę... Chociaż w sumie nie widzę, że muszę, tylko widziałem już parę, że tak nazwę, no. Dobra, już się strasznie plączę, po prostu widziałem skrzynkę, tak. Z 10 tego robię. Niech się reszta tworzy, na razie jeden biorę. Pierwsza co, to idę do tamtej skrzyni, którą tam było widać na pustyni. Potem jak ją odblokuję, zdobędę, to idziemy do tego zielonego ludka, którego widziałem chyba na śmierciowych. O właśnie, szybko pamiętam, muszę zobaczyć co u niego. Właśnie, sprzedaje takie piękności.
Nie stać mnie niestety. Ej, trudno. Przepadło, chyba że... Udało się, dobra. Nie będę ukrywał, akurat od niego wykupuję wszystkie te, które kiedy on sprzedaje. I przy okazji też założę, że te czaszki sprzedał, tam parę wziąłem. Nie wiem, czy prawdopodobnie jest wziąłem. Mniejsza z tym. Pewnie ktoś tak będzie mi poprawiał. Dobra, jest przeciwnik. Na całe szczęście, jak widać. Łatwo mogę się ich pozbywać. I teraz, co my tu mamy? O! Więcej expa za kopanie. Nie wiem, o ile więcej. Trudno mi powiedzieć. 22 było za skałkę, teraz zobaczymy, czy też będzie 22. Tu jest 6. Dobra, nie wiem, czy to jest różnica, powiedzmy, terenu, zobaczymy teraz. Chyba po prostu jest, tak, jest różnica tego, czym kopię. Dobra, mniejsza z tym. Pozbądźmy się tych strażników. Po czym postawmy trochę platform. Trochę to może być mało powiedziane, prawdopodobnie. Mocny spam zrobię nimi jak zwykle. Po prostu, żeby mieć łatwe sposoby połączenia tego wszystkiego. No i przy okazji, żeby iść w stronę achievementa, dobra. Chyba wystarczająco to pospamiłem. A, jeszcze tutaj. Nie ta zakładka. Tutaj zrobimy pułapki. Czego brakuje? Jag... Wow, już dużo dosyć jagód wymagają te pułapki. Niech będzie tak po prostu, bo jednak te pułapki lubię rozstawiać. I teraz uwaga, uwaga, co my tu mam? My? Pułapki na ryby same się zbierają? Nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie, że tak. Cokolwiek ma to oznaczać, powiem szczerze. Najmniejszego pomysłu nie mam. Ale dobrze. Ogarnięty to, to teraz trochę przeczyścić. I zobaczymy, co w tym miejscu się trafiło. Bo nie ukrywam, po prostu stawiałem to. Nawet nie dlatego, że chciałem czy coś. W zasadzie, a dobra, po prostu tam w różnych miejscach, to przy okazji, jak będę przychodził, to będę zbierał, ale... Jeśli one się teraz same mają zbierać, nie wiem, czy ja będę już cokolwiek robić, teraz po prostu... Zostało prawdopodobnie tylko i wyłącznie po prostu przychodzić obok. A i właśnie, jak już jest tak zarośnięty świat, jest tego dużo do pozbierania czy coś, bierzemy naszą rzepkę, ona będzie za nas to wszystko kolekcjonowała, to nie będzie problemów najmniejszych. I teraz tak. Znowu mostki, one na szczęście, jeśli drożają, to bardzo powoli. W ogóle tu jest znowu jakiś też ten taki obelisk. Ten ma siekierę, czyli nie wiem, czy to będzie za ścinanie drzew, czy za co. Zresztą sprawdzimy za chwilę. Oczywiście przy tym jeszcze niszcząc. Brawo ja. Tak połączyłem te wyspy, że nie połączyłem tego z tą stroną. Nie wiem, czym są te sterty kości. Wydaje się jakąś wytrzymałą stertą czegoś. A, z tym po prostu można trochę dużo kości pewnie nagromadzić. Oho! I wielkiego szkieleta przebudzić! Jak widzę, a, jest dosyć wytrzymały, dobra. Ale dlatego to nie ma niczego strasznego. O, okej. Lepiej to wykopywać chyba kill-offem, powiem szczerze, szybciej idzie. Ale potem ruszę kontaktować tego olbrzyma. Nie będę ukrywał, nie spodziewałem się, że coś takiego mnie spotka tutaj. Okej, kolejne w sumie tak kula. Mamy level upa, super. W takim wypadku nie wiem, na co go przeznaczyć. Naprawdę, nie sądziłem, że tak szybko go zdobędę. Nie wiem. W sumie naprawdę nie ma chyba niczego, co mi tak by zastanawiało na obecny moment. Więc może... Chciałbym powiedzieć, że poczekamy, ale tutaj... Nie, dobra, poczekam, nie mam zamiaru chyba w sumie wydawać, potem żałować, że kupiłem coś, co niekoniecznie było mi potrzebne, czy niekoniecznie jestem z tego zadowolony, lepiej na spokojnie to przemyśleć. W sumie zanim zapomnę, to pierwsza sprawa to coś... A, nie mogę tego aktywować, dopóki mam tamtą. Dobra, i tej... Szkielety są dużym problemem. O,
są, tak, faktycznie sam się zbiera. To byłoby super, jeśli byś mógł pomóc mi pozbyć się ich. Przynieś mi 100 kości i cię wynagrodzę. Okej, gościu, zrobiłeś to. Aha. Ja tylko ci zdobywałem do tego czasu, coś tego typu, okej. Okay. A to twoja nagroda. A, aha, czyli to jest goblin. I znowu kluczyk, i będę mógł teraz ja być goblinem. Jak fajnie. Ale okej, okay. Mamy złoto, to teraz jeden kluczyk znowu. Pewnie musiałbym zrobić więcej, ale dobra. Będę robił pojedynczy, nie będę taki łapczywy, bo jeszcze potem mi zabraknie nas innego. To mam klucz. No i idziemy. No dobra, nagrodę. Na życie pewnie znowu się okaże, że dostanę. Uwaga, uwaga, wielki spoiler. Kolejną kulę duchową. Jeśli tak będzie, to... trochę szkoda, ale... Może i dobrze, że... Czaszkowy klucz. Otwierasz wszystkie skrzynie za darmo? Wow, cię panie. Dzięki, goblin. A, jak na złość zaczęli kosić za oknem. Ciekawe, ja nagrywam to w sobie prawie, że w nocy. Za oknem koszą. Nie wiem, czy to za normalne społeczeństwo. Ale dobra. I w sumie jak już przy tym jestem... Nie wiem, czy to za przeciwnik, ale jakieś rogi ze siebie wypuścił. Właśnie tak jeszcze przy tym jestem. Widzę tutaj ostatni rodzaj robaków. To zanim coś... Pora przygotować słoiki. I skończyć kolejnego bandla w muzeum. Tak chyba 5 słoików było potrzebnych, więc na razie więcej nie będę tego produkował. Mówię oszczędnie dzisiaj. Po prostu bez zbędnego gadania, marudzenia, czegokolwiek, po prostu... Tak, po prostu się tym wszystkim zajmę. I w ogóle te przedmioty tutaj, które dzisiaj odnaleźliśmy do tej pory... No powiem szczerze, że się spodziewam, że znajdę tutaj takie przydatne rzeczy, jak na przykład darmowe otwieranie. Czy chociażby, no jak się okazało, automatycznie kolekcjonowanie tych wszystkich skrzyń. Okej, nie wiem czemu on tu coś gryzie. Więc to coś chyba będzie mi przydatne. Swędzę, co to. Tutaj chyba żelazo, albo to pozostało w skałach, nie wiem co to. Ten surowiec jest taki wypłowiały, że co, no. Ukrywam, ciężko mi wnioskować co to będzie. A, węgiel, dobra. Ten gościu co? Aha. Jesteś śmiesznie brzydki w nieśmieszny sposób. Powodujesz, że moja twarz... co? Co? Aha. Nie wiem o co chodzi. A, dostałem jakiś bonus, nawet nie wiem o co chodzi. Powinienem dać ci zadanie, ale to wszystko... A to dokładnie to, co deweloperzy chcą, a ja nie chcę... pozwolić im wygrać ponownie. Okej. Okay. Zobaczcie, płonące kwiaty. Mam teraz zapchany ekwipunek. I fajnie, że tu będzie można jakiś czas przychodzić po jakieś bonusy czy coś. Dobra, suszy się niech sprzedaje. Zwój demonów. Dobra, wiecie co, wyrzucę na rzecz to. Nie wiem, co to były za rzeczy. Ale no. Na obecny moment po prostu muszę pozbierać kwiatki, czy inne rzeczy, które mogę. I w sumie te motyle, czy co to jest, nie jest. Na razie zamykamy. Ale wow, podwójne expy. Tego bym się nie spodziewał. I uwaga, uwaga, idealnie mamy wszystko. Ty zwój, nie chcę, żebyś był na pasku. I mamy ich 5. Za oknem dalej wiercą kurzą, czy co to tam jest, nie wiem. Ale już nie mnie się tym zamartwiać. Teraz tak, co to miałem zrobić? A, tak, skompletować kolejną kolekcję. Okej, okay. I co my tu mamy? Co? Mogę strzelać z łuku w nieskończoność. Znalazłem nowy sposób na generowanie kasy. Nie najlepsze, ale patrzcie. Jezu, nie wiem, wybaczcie, tak się podniecam, jakby nie wiadomo co, ale... Ta gra jest super! I nic nie jest w stanie
przekona mnie do zmiany zdania. Gdybym jeszcze teraz tylko zdobył to złote jajo, to już bym po prostu był... No. Całkowicie. Dobra, co potrzeba? Kwiatów. Wiecie co? Chyba nawet dzisiaj to skompletujemy, jeśli będę miał farta. I teraz tak, gdzieś potrzebuję jakiegoś zwoju, który posiadam. W budownictwie zwój chałupy. O. Okej. Tutaj szkła potrzeba, jakieś rzeczy, których nawet nie znam, stali. Dobra, tutaj czegoś trzeba. Nope. Czyli też nie w alchemii coś było potrzebne? Zwój krowy. Wygląda, jakbym go miał, ale go nie mam. Chyba, że mogło gdzieś w ekwipunku, gdzieś tam zagubiony czy coś. A tutaj coś jest w ogóle? Nie, tutaj niczego nie mamy, ale widziałem też to jajo dinozaura, które chciał tamten gościu. Chyba, że zwój krowy poszedł gdzieś... Tutaj. Bingo. Mam wolne miejsce, więc... Biorę zwój krowy i idziemy go odnieść. Nie będę czekał, po prostu szkoda mi czasu. Zwój krowy był w alchemii? Chyba tak. Tak. Wspomnę, że alchemia wymaga miksur wszystkich, jak widzicie. Tym się zająć póki co nie mogę. Ale dobra, nie będę się tym przejmował. Na obecny moment chyba najbardziej powinien się przejmować tym, żeby posprzątać ten świat jak najszybciej. Ale zanim to, co muszę się skupić też na innych rzeczach. A w ogóle patrzcie, mąka, cukier, majonez. Cukier z czegoś robi? A, z braków. Szer. I wiecie co, nie, ja po prostu zrobię jedną porcję paszy, chcę zobaczyć, co to spowoduje. Chociaż nie jedną. Będę tego żałował pewnie, ale jedną potrzebuję dla krowy, jedną dla kurczaka, jedną dla owcy. Po prostu, nie wiem, że tam jest raczej między zbieranie kupy czy coś, ale... Po prostu muszę to pozbierać. Znaczy, nie pozbierać, tylko w sumie sprawdzić, bo... Pewnie to nic nie zrobi, albo, nie wiem, spowoduje, że urośnie, wyhoduje drugiego. I dobra, zacznijmy od... Krowoświni, w sumie czemu nie? Uwaga, uwaga, krowoświnia. 10 kupy! Czyli chyba, że wiem, co to robi. W takim wypadku warto. Dobra, teraz owca niech będzie. 12 tego i teraz kurczak. 12 jajek. Okej. Tak, całkowicie normalne. Dobra, wiecie co, w takim wypadku chyba wiem, co muszę zrobić, żeby dobyć achievement ze 100 kupy. Co w sumie to raczej wszyscy wiedzą. Ile mogę maksymalnie? 8. Dobra, bierę. Nakarmimy krowy, niech narobią nam kupy. I zdobędziemy achievement za kupę. Potem jak już to zrobimy, to nie wiem, może będę karmił kurczaki na majonez i inne rzeczy, które są potrzebne do gotowania. A, powinieneś zjeść. Dobra, masz tutaj szaszłyka, ciesz się. Przy okazji Forager zapisał. I dobra, nie chciałem tego przyznać wcześniej czy coś, póki nie znałem zastosowania, ale ta pasza jest super. Chociaż w sumie nie do końca wiem, po co miałbym ją dawać, poza tym, że no teraz na kupę. Teraz coś tak czuję, będzie potrzebna do czegoś więcej niż tylko do w sumie paszy i achievementa. Na pewno, nie ma rzeczy, które chyba nie mają żadnego zastosowania. Dobra, 8 porcji. Jak dostanę oczywiście achievement za kupę, to już nie będę więcej przekarmiał. Ile mamy? Jeden jest w kieszeni, czy jest gdzieś przechowywana? Okej, jeszcze kilka pasz muszę dać. Za mało. Jasne. Kolejne 4 pasze. Stacja na tym 16, ale... Odrobię to dwoma paszami. I to nawet z zyskiem. Więc w sumie... Te. Jedno zastosowanie paszy, czy tam dwie zastosowanie paszy, pozwalam tworzyć kolejne 4 pasze, jeśli ma się pozostałe składniki. Fajnie. Bardzo fajnie. A ja chyba będę musiał zamknąć to głupie okno, bo ciągle mi tam koszą. Ej, dobra, wiecie co. Jeśli nie przestaną... Nie, dobra, chwila przerwy, ja muszę po prostu zamknąć to okno. Dobra, uporałem się z tym problemem. Teraz tylko, gdzie jest mój kursor? O, jest, dobra. 9, 10. Ile jeszcze muszę dać? 1. Jeśli dostanę 10, to już koniec. I mamy achievementa.
Dobra, to ostatnią porcję po prostu dam innemu zwierzakowi pierwszemu, którego spotkam. O, dobra, widzę kurczaka i 12 jajków oczywiście. Teraz w sumie sprzątanko. Jedno wielkie sprzątanko. W sumie przydałoby się też ogarnąć później jakieś coś, co... nie wiem co. Wiesz co, w sumie... ja chcę sprzątać, ale z drugiej strony... aha, czyli prądując to też przyspieszamy odnowienie tego? Tak? Zdecydowanie. Super. No ale właśnie mając jakoś tak... nie wiem, co miałbym teraz robić. Może zobaczmy po prostu jeszcze jakieś szybkie zlecenia, które mam właśnie w muzeum. Co jest konkretnie potrzebne? Gdzie? To może damy? Szkło, skóra i inne rzeczy, których nawet nie znam, to nie. Tutaj nie znalazłem niczego. Właśnie, żarcie w sumie. No i zbieranie, ale zbieranie to kwiatki. Więc po prostu kwestia tego, jak uzbieramy, to przyniosę i tyle. Co nie żadnej filozofii, to ale skupmy się na żarciu. Dobra, 5 chlebów, 5 lodów, 5 ciastek, 5 kanapek, 5 wszystkiego. Dobra. To teraz trzeba zobaczyć, co, jak, gdzie, kiedy. Dobra, ciastka, mąka i cukier. Pizza, jeden chleb, kanapka, jeden chleb. Czyli potrzebuję 10 sera, 5 majonezu, 15 chleba. I okej. Ile potrzeba na jeden chleb? Jedną mąkę. Dobra, to 15 mąki pierwsze, co? Na razie skupmy się po prostu na chlebie, później na innych rzeczach. Okej. Widzę, że w sumie szybko zejdą moje zapasy. Na szczęście mąka się tak szybko robi, że po prostu przyspieszając to, co... bez gadania po prostu będę miał... powinien się jeść. Spokojnie, koleżko, mam dla ciebie szaszłyki. Zrobione z najlepszych papryczek, własnoręcznie zbieranych przez ciebie. I oczywiście dodatki mięsa. Już w sumie nie ukrywam, gdybym miał więcej kryształów, to bym karmił cię kryształami właśnie. O, 19 mąki w ogóle dostaliśmy, dobra. 15 chleba. I teraz tak, aha. Na lodu potrzebuję mleko i cukier. Czyli na razie 5 cukru, 5 mleka. To oznacza tyle, że 5 butelek. No i 5 cukru od razu. Tam, szybciej cukier się rób. Ja no, jak mówię, tak zapchany, że... mam stówkę ryb. Dobra, mam już wolne miejsce w eku, przynajmniej. W sumie czego jeszcze bym mógł się pozbyć? A. Dobra. Póki co powiedzmy, że jeszcze zajmę się tym. Mam syndrom niezmiarowe słoiki. Nawet dobrze. Więc tak, mamy krowoświnie. Dobra, mleko już mam zapewnione. Cukier też mam w kieszeni, mam. To w takim wypadku 5 lodów. 11, super, z 5 powstało 11. Nieźle. Niewędka. I dobra, szybciej róbcie się lody. A, idą tam. Tu muszę zwolnić miejsce w ekwipunku. Tylko nie wiem czym. Zrobię najoczywistsze rzeczy. Może głupie, może nie. Ale po prostu zrobię to w ten sposób, bo czuję, że tak będzie najlepiej. Zamiast tego tutaj te rogi wrzucę póki co. Dla których nie ma żadnego zastosowania. Ale znając życie pewnie będą. Są tak potrzebne, że nawet to, ile ich tutaj będę widział, zbierał, to nie starczy na nic. Dobra. Głodny. Będzie za chwilę, to ciesz się. I okej, lody mamy. Teraz, kiedy mamy chleb i lody, idę to odnieść oczywiście. W sumie nawet nie wiem, po co o tym mówię, ale tak jakoś mam zwyczaj komentować to w taki sposób dziwny. I okej. Dobra, teraz w sumie mamy 7 mąki jeszcze. Ciekawe. Może coś cukier? Nie wiem, mąka czy cukier? Mąka, dobra. Czyli teraz zajmijmy się ciastkami.
muszę jeszcze zrobić majonez, który nie będzie problemem, i trochę sera, który też nie przecież był problemem. Więc dobra, najpierw ser, niech będzie z całego mleka, który już mamy. Jeśli jest za dużo, to po prostu zjem, chociaż czuję, że będzie prędzej za mało. Więc dobra. Szybciej. No dobra, w sumie póki co jest jeszcze... A, potrzebuję 5 cukru, no ja, ciastka oczywiście. Dobra. Szybciej. 5 cukru, szybko. W czasie kiedy co mogę zrobić? Ile pizzy? 5 było potrzebne, więc więcej nie robię. Dobra, szybciej. I w sumie ile tam? A jeszcze tak z maksymalnie 10 minut, bo jednak... Jako, że te odcinki są rzadziej, czy w sumie tak samo, ale nie mogę robić podwójnie. A mam wolną chwilę czy coś, no co już wolę robić te dłuższe, niewycinane. Nie ukrywam, tak naprawdę spędzam dzięki temu mniej czasu. Przy tym co nawet dla mnie jest ulgą taką istną, jak mogę w ten sposób tak siąść 40 minut surowego nagrania wam wypluć. Oczywiście tam z wycinaniem niewielkim, jakichś tak elementów edycją oczywiście jest, jakieś tam rozjaśnienie, przyciemnienie czy coś. Upłynienie, usunięcie jakichś zakłóceń. Zresztą mniejsza o to, kiedyś może będę pokazywał te wszystkie procesy, które mieszam. Dobra, szybciej. Szybciej gro. A, swoją drogą, mamy tyle tych ryb, że możesz spokojnie żre... Co się stało? Nęło. Zwój domu zużyłem. Tak, zdecydowanie, użyłem zwoju domu, no ja tego nieświadomy. Co ja tu mam? Mam pizzę. Teraz ciasteczka. Teraz potrzebuję ser. Jak będę miał ciastka, to oczywiście już będzie spokój. Dobra. Podnosimy w takim razie pizzę i ciastka. I zostały tylko kanapki, które w sumie, nie ukrywam, nie będą żadnym problemem, jak tylko zrobię brakujące elementy, czyli... Co konkretnie? Majonez i ser. Jeszcze 4 sery i 5 majonezu. Chyba. Tak. Gdzie są ciastka? O, są, dobra. Okej. Ojej, jak ja zaniedbałem ten świat. Okej, zobaczmy najpierw co na majonez. 5 sztuk oczywiście, jak już podkreślam po raz nie wiem który. Po prostu jajka, 15 jajek na 5 majonezów. Oczywiście przyspieszę robotę, bo czemu by nie. Natomiast przyspieszę tę robotę, to mógłbym przygotować już te butelki na mleko. 5 robię, ale oczywiście jak dostanę tylko 5, to już przerywam nawet nadmiarowe. Bo dalej nie wiem skąd ci bym te, powiem wam szczerze, nadmiarowe surowce. I przy okazji tutaj co? A, no tak, to było potrzebne. Dalej nie wiem jak to zdobyć. Okej, 2 butelki. Są 3. Jest 4. No i gdzie jest ta 5? Jest 5. Okej, krowa. Taś. Dobra, jest krowa. I wyszło z tego 5 mleka. Czyli tym razem nie ma żadnych nadmiarów tajemniczych, które nie wiadomo skąd się biorą. Miało być 4. No jasne. To szybciej przyspieszamy, co? W sumie ostatni krok do wypełnienia kolejnego bandla za nami. No i coś tak czuję, że wcześniej czy później, czy tego chcę, czy nie, szybko po prostu zrobię wszystko, co miałem zaplanowane. Nawet krócej niż chciałem. Bo w sumie, tak nie ukrywając, prawie wszystko mam już załatwione. Dobra, teraz kanapki 5. Kanapki nie ukrywam, gdyby... Nie dziwmy się, gdyby długo trwały. Jeśli chodzi o produkcję, a tutaj jak tam z płótnem. Nawet moje przyspieszanie niewiele daje. Ja zaś czuję, że będę musiał zainteresować się jakimiś lepszymi przyspieszaczami. Problem polega na tym, że w sumie nie znam żadnych przyspieszaczy. Co to jest? Skąd ja mam takie coś? Okej, powiem szczerze, wiem, że to jest potrzebne do tego. Do bandla archeologicznego bodajże, ale skąd ja to mam? Tego akurat, powiem szczerze, nie wiem. Tak po prostu jakoś się pojawiło w mojej kieszeni. Czyli wniosku, że to mogły być pułapki, albo gdzieś to mogłem jakoś zdobyć, mogło wypaść coś, nie zauważyłem, to podniosłem. Zresztą nie, no, nie mogłem być taki ślepy, żeby nie widzieć tego przez dłuższą chwilę.
się postrzelać jak nic z tym promieniem mocno w jakieś różne strony, zająć się różnymi rzeczami, tyle. I uwaga, uwaga, dziękuję bardzo. Ryby już się też skończyły. Mamy już właśnie wszystkie rzeczy, które chyba mogliśmy obecnie przygotować. Chociaż nie, wiecie co, mam już to parę minut. Chociaż spróbuję te kwiatki pozbierać. I nie ukrywam, do tej pory nie wiem, jakim czym miałem już do nich dostęp wcześniej. Ojej, już cała planeta zarosła. Ej, całe szczęście, że mam tu coś. Bo jak już powtarzam się, zapewne po raz pięciopierdylionowy. A to gdyby nie to, że mam to coś, co... Po prostu nie czuję. A właśnie, przy okazji możemy zobaczyć, co robi ta siekiera. Po prostu nie potrzebuję czegoś, co zwiększa XP. Fajnie bym znalazł, powiedzmy, obelisk, który przyspiesza zbieranie. Jeszcze bardziej. No i przy okazji właśnie pozbieram też te wszystkie kwiatki. Największym problemem będą te prawdopodobnie lawowe. Nie ukrywam, najmniej ich widziałem do tej pory. Chociaż właśnie już były dostępne nawet wcześniej na pustyni, co. No i jest zadziwiające, patrząc na to, że teraz są one na tych terenach specjalnych, że tak nazwę. I uwaga, uwaga, co my tu mamy? No, aha, czyli to daje XP za ścinanie drzew. Nie wiem nawet ile, nie wiem jak. I nie muszę wiedzieć. Wiem tylko, że spodziewałem się czegoś lepszego. Jest jak zwykle. Mam 37, dobra. No nie będę już się nad tym głowił. Odkładamy co mogę odłożyć, ile się da w sumie. I dobra, kwiatki, tak, tak. I nawet, gdzie są te ostatnie? A tutaj. Dobra, tutaj oczywiście kanapki. Kolejny achievementik z brankiem i... Spirit Orb, okej. Nie, wcześniej czy później zdecydowanie będę musiał te Spirit Orby już powykorzystywać. No, wpychamy w takim razie to coś. I tyle. W sumie jeszcze szkło mogę dać. I nie będę ukrywał, nawet to zrobię, bo w sumie czemu nie. Stal też przynieść bym mógł, ale aż akurat nie wiem, czy mam je aż tak dużo i czy nie będzie mi nagle gdzieś potrzebna. Więc no. Nawet mógłbym powiedzieć, że to w sumie tyle. Ale no nie wiem jeszcze jak będzie. I jako, że masz tu 3 minuty, to może nagle coś odnajdę, jakoś doznam olśnienia czy cokolwiek. Więc powiem szczerze, jeszcze bym połaził chociaż tą chwilę. Nie wiem, może zobaczył do tych pułapek. A no już okaże się, że coś wypluły, ale nie miałam na to miejsca w kieszeni, dlatego to leży tutaj. Tego wszystkiego. Chociaż z tego co widzę, to raczej z takimi rzeczami nie ma problemu. Więc to chyba pora poinwestować nawet w bomby. Czuję, że one też mocno by ułatwiły sprzątanie. Ale dobra. To już na spokojnie. W innym momencie. No i w sumie... Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak jest, że ten świat zarasta momentalnie, jak nie zbieram. Natomiast jak zbieram, to wydaje mi się, że w ogóle nie zarasta. No i dobra, tak na zakończenie, bo już dosłownie będę kończył, nie będę tak przeciągał niepotrzebnie do tych 40 minut, bo tak chcę czy coś. Prosiłbym was naprawdę o sporą, można powiedzieć, sugestię, poradę czy cokolwiek, co teraz powinienem robić. Oczywiście, no, ja mam tam swoje pomysły, żeby po prostu dalej zbierać się, rozwijać i może pomału ulepszyć te sprzęty. Nawet bardzo pomału, jak widzicie, to płótno okropnie powoli się tworzy. Ale no, jak z chęcią bym po prostu sięgnął jakieś rady kogoś bardziej doświadczonego od siebie. No, no, bo w tym momencie, jak już mówiłem, to tyle, więc dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.